Jak założyć konto w serwisie YouTube? Otwórz w przeglądarce stronę główną serwisu. Wybierz przycisk Zaloguj. Jeśli masz już konto pocztowe w gmail.com, możesz zalogować się do YouTube wykorzystując jego dane. W przypadku używania konta do celów edukacyjnych lepiej jednak założyć nowe. Wybierz przycisk Utwórz konto. Wpisz dane do formularza. W miejscu nazwiska możesz wpisać dane swojej szkoły. Wymyślona przez Ciebie nazwa ma duże znaczenie. Będzie nazwą Twojego kanału i jego skrzynki pocztowej. System informuje o zajętości użytego identyfikatora. W takim przypadku użyj jednej z propozycji lub samodzielnie zmień nazwę. Ankieta rejestracyjna mierzy siłę hasła. Im więcej użyjesz cyfr i wielkich liter, tym trudniejsze do odgadnięcia będzie hasło. Zachowaj ostrożność w podawaniu prywatnych danych. Im mniej, tym lepiej. Możesz wpisać dane szkoły. Jeśli symbole do przepisania są trudne do odczytania, możesz zmienić zestaw. Nie wszystkie warunki musisz akceptować. Jeśli chcesz zmienić dane profilu, możesz to zrobić w każdej chwili po zalogowaniu. Możesz użyć logotypu szkoły. Tak przygotowane konto jest gotowe do tworzenia własnego kanału filmowego.